Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z filmem makeoverem. Już na moim kanale się pojawiła pierwsza część, można tak to powiedzieć, makeovera. Ogólnie jeszcze jestem w kurtce, bo przed sekundą weszłam do domu, bo wybierałyśmy i ogólnie rzeczy i tak dalej, więc w sumie mogę ją zdjąć i opowiadam dalej, a więc teraz tak jak wspomniałam, już można powiedzieć, że idzie druga część, ponieważ już remontowaliśmy kuchnię, korytarz i... no w sumie klatkę schowotową i tak dalej. I teraz jakby będzie druga część tego remontu, ponieważ będziemy remontować pralnię, pokój, który wcześniej był gościnny, po prostu wiecie, było tam łóżko, komoda, toaletka i tego typu rzeczy, a teraz ten pokój zamienimy w siłownię, w końcu. Naprawdę mega nie mogłam się doczekać tego dnia, aż zaczniemy remont, żeby po prostu, no już była tam ta siłownia, bo jak wiecie, uwielbiam ćwiczyć i właśnie taka siłownia w domu na pewno mi się przyda. No i co? I będziemy jeszcze remontować salon, no. Zaczynamy od właśnie tego pokoju, który był gościnny, a stanie się siłownią i dzisiaj właśnie, zresztą zaraz wam pokażę, co już dzisiaj ogarnęłyśmy w nim. A wy możecie oczywiście łapki w górę zostawiać oraz subskrybować mój kanał. No i co? Zapraszam do oglądania. Tak się prezentuje pierwsze pomieszczenie, w którym będzie remont i tu powstanie nasza taka domowa siłownia. Okej, moi kochani, to dam, już trochę opróżniłyśmy, w ogóle powstał tu pogłos i jeszcze trzeba odkurzyć oczywiście. No i tak się to wszystko prezentuje, jeszcze to jest komoda. Wspominałam, następnym pomieszczeniem, które będzie remontowane, będzie pralnia, która się tak prezentuje. Tutaj jeszcze była, wiadomo, suszarka, deska do prasowania, tu nawet jeszcze stoi pralka nasza. Tu są kafle, bo takie kafle tutaj będą jakby w pralni. Te same kafle zresztą mamy tutaj na korytarzu, więc niedługo te kafle będą skute, będą te położone. Zmienimy trochę tutaj kolor ścian, inna lampa i tak dalej, więc no. Przyjechaliśmy teraz tutaj po listwy z Leroy Merlin i teraz przyjechaliśmy takie listwy przypodłogowe i nie wiem, czy mnie słyszycie, bo mam maseczkę i co, i w ogóle byśmy w jednym, czyli wcześniej wam nagrywam, aczkolwiek nie było jakby tyle sztuk, ile my potrzebujemy, bo około 30 potrzebujemy, coś takiego. Ogólnie tu się one znajdują. Nie wiem, czy to wszystkie, chyba nie. Nasza siłownia jest przygotowana pod takim względem, że mamy tutaj podłogę, tak się prezentuje, taka jodełka, no, kolor ścian i tak dalej. Tu są oczywiście moje haki do chusty i tu taka lampka góra-dół. No i oczywiście wiadomo, jakby na ten moment zaraz powieszę chustę i tak dalej, a potem jeszcze będziemy, wiadomo, tą siłownię wyposażać, bo jeszcze mamy remont, teraz pralnia jest remontowana, a potem jeszcze będzie salon. Nie wiem, kochani, a my tutaj wspominałam, jest nasza siłownia, która jeszcze nie jest siłownią, jest już gotowa, więc mam moją chustę, bo jak wiecie, uwielbiam ćwiczyć akrobatykę powietrzną i teraz ją wejdę i zawieszę na tej drabinę i muszę wejść na mnie, żeby powiesić, tylko nie wiem jeszcze. Okej, więc wieszamy chustę. Teraz jeszcze zaraz to zakręcę, tylko muszę jeszcze drugą stronę. Okej, więc teraz z tej strony. Okej. I już w sumie moja chusta wisi, tylko muszę jeszcze to zakręcić, w sensie tej blokady. Pierwszy test, więc dobra, mogę cokolwiek bez zrobić. Jeszcze oczywiście potem będę zamykała drzwi, a projekt na razie jeszcze tam na wejściu leżały po prostu takie rzeczy, jakby kartony i w ogóle, no. I co ja mogę zrobić? Mogę... Nie, to jest prawie skończona. Tak się prezentuje, to jest taka lampa, o, tak się prezentująca. Jeszcze tutaj będą oczywiście żarówki. No i ogólnie takie pomieszczenie, więc jest pralnia, więc jakoś zbytnio nic tutaj nie ma. Tu będzie pralka, tu będzie deska do prasowania, tu będzie tak na środku suszarka, no. Tu jeszcze będzie fuga i tak dalej, no. I tu jeszcze jest ta lampa. I jeszcze będą kontakty dotykowe, ale są zamówione, więc na razie mamy jeszcze te stare. Moi kochani, tak się prezentuje nasz salon. W sensie, w ogóle on jest strasznie duży, zawsze to były te meble. Jeszcze jest stół, jeszcze jest parę, trochę rzeczy do wyniesienia. Tu jeszcze jest kominek, którego już niebawem nie będzie. Dlatego specjalnie go nagram, żeby wiecie, mieć też taką pamiątkę. No, ten kominek zostanie zlikwidowany. To jakby o to i to też jakby tego nie będzie. No i będzie tutaj inaczej. Tu mam w ogóle okna. No, tak to się prezentuje. Stołu też nie będzie. No, taki sam. I w ogóle podłoga będzie inna. Tu już jest kawałek parkietu zdjęty. Jeszcze tutaj o taki widok, jak tu wygląda. No, moi kochani, tak się już oficjalnie skończona pralnia prezentuje. W sensie, no tu nie ma żarówek,
ale już mamy fugę, hej, już trochę więcej rzeczy, bo mamy tutaj naszą jedną z dwóch suszarek oraz taką deskę do prasowania. I jeszcze mam, zobaczcie, tutaj taki kosz na pranie, nie, z homli i właśnie jest taki z takimi napisami. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo ciężko mi to jest nagrać. Więc otwieram kosz i zaraz go rozłożę. W ogóle ma tutaj takie napisy, nie wiem, czy to było wcześniej dobrze widać, jak nagrywałam. I tadam, tak się prezentuje. I tutaj właśnie można wrzucać zgodnie z napisami, więc taki fajny kosz i my właśnie kupiłyśmy go w homli, nawet ma jeszcze metkę tutaj. I w ogóle jeszcze nie wiem do końca, gdzie go postawimy, ale ostatni element, czyli taki kosz na pranie, myślę, że postawimy go, no tak tutaj na pranie. Więc efekt końcowy pralni, tak się prezentuje nasza pralnia. Tutaj mamy nową podłogę, która tak wygląda, pralka, tutaj kosz właśnie, który kupiłyśmy. Tak się prezentuje, tutaj stoi deska do prasowania. Tak to wszystko prześlicznie wygląda, tutaj jeszcze lampa. Oczywiście będzie więcej żarówek, no i będą kontakty dotykowe, ale tak naprawdę to jest efekt końcowy. Zakupy, mam tu jakieś śrubki i kołki moli i w ogóle. Ogólnie jestem roztrzepana, ale idziemy teraz do paczkomatu odebrać nasze zamówienie z IKEA. Mam tutaj tą paczkę z IKEA i teraz taki szybki open box. Ogólnie robię to lewą ręką, więc może wyglądać śmiesznie. Otwieramy. Ogólnie są tutaj jakby lampy do salonu i też zamówiłam sobie przy okazji świeczki. Tak się prezentuje zawartość, mega dużo żarówek. Mamy też tutaj nasze lampki i tu są moje świece, tu są trzy i tutaj jeszcze w tym czuję, bo jest ciężkie też są. Jak na razie się tak prezentuje nasz salon, tu mamy wylewkę, ona jeszcze schnie i mamy już ściany na gotowo i sufit i tu mamy cztery i jeszcze tu mamy cztery takie lampki, które mamy praktycznie wszędzie i tutaj będzie stało na dole stół i tu mamy takie oświetlenie i tu się je włącza, możemy na razie wszystko zgasić. Może będzie lepiej widać, bo trochę prześwietla. O, teraz dobrze widać, że jest ich tutaj więcej. Znajduje się nasza taka ala kanapa do salonu. Tu mamy trzy pudła, więc nie wiem w sumie jak my to zabierzemy, ale więc nasz salon jest prawie skończony. Jeszcze tu zostało listwy, ale już prawie wszystko tak się prezentuje. Tu jeszcze nie została ta kanapa z IKEA, którą kupowaliśmy. I tu mamy oświetlenie, tu mamy jeden rząd, tu mamy drugi oraz jeszcze takie obręcze nad stołem, też nurki takie dające też będą odcięte, ale już stwierdziłam, że Wam pokażę, bo już mam całą podłogę położoną, więc tak to się wszystko prześlicznie prezentuje. Mamy też jeszcze nowe parapety, dlatego one są tutaj jeszcze obklejone, tak się prezentuje. Przyszła jeszcze paczka z Westwinga, ponieważ mamy tutaj taką poduszkę zamówioną. Otwieramy i zaraz zobaczymy w ogóle, widzieliśmy tylko na stronie internetowej. O, zobacz, jakie to są ładne. Nie wiem, czy mi się uda. No i ogólnie wyjmujemy, bo jest to ogólnie taka poduszka podłogowa. No, ale fajnie ona wygląda. Zobaczcie, jaka czaderska. No i tak się prezentuje, jest to taka poduszka podłogowa. I w ogóle nie wiem, czy Wam to nagrywałam, ale mamy też tutaj taki piękny portal kominkowy. Chyba Wam w sumie chyba tego nie nagrywałam, więc tak się on prześlicznie prezentuje. I tu jeszcze mamy takie świeczki. Akurat to są takie imitujące, one są na baterie. Aczkolwiek mamy też tutaj kupione akurat w IKEA jeszcze takie zwykłe. No więc sobie robimy klimacik, jeszcze niebawem będzie więcej rzeczy. Więc wszystko będzie, tak wiecie, fajnie, tak przytulne. Natomiast kolejna paczka z Westwinga, ponieważ zamówiłyśmy takie stoliki, tu właśnie też jest ten puf, który otworzyłyśmy w sumie z ostatniej paczki. No i co, ja jeszcze tak nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak one będą, wiecie, już tak w realu wyglądały. Okej, więc mam nożyczki i trzeba chyba tutaj przeciąć. One pewnie będą zapakowane, ale zobaczymy. Nie, jeszcze gdzieś coś trzyma. Dobra, odezwę się może, jak to wszystko. Okej, więc idziemy dalej i po kolei, czekajcie, widzę jeszcze, że jest to tak mocniej, stropian i w ogóle jeszcze mam taką folię,
No i tak, jak to wyjąć, czekajcie, a to jeszcze jest bardziej zaklejone, no to znowu muszę iść po nożyczki. Nowy element, czyli taki marmurowy blat i idziemy dalej i mamy więcej stropianu, trzeba go teraz tu wyjąć, nie wiem, o tutaj czekajcie, bo tu będą dwa stoliki, więc tu mamy kolejny blat, kolejny stropian. I tutaj mamy, zobaczcie, tak się to pięknie prezentuje, ale to jak wyjmę, to wam lepiej pokażę. Po długim czasie się do was odzywam, w sumie nawet bardzo długim, ponieważ przyszedł do nas stół, który tutaj będzie stał u nas właśnie w salonie. Ogólnie ten stół jeszcze jest tak zawinięty, tutaj też jest właśnie, to jest jakby noga od niego, a tu będzie góra. I trochę czekaliśmy na ten stół, ponieważ ten stół był tak naprawdę robiony dla nas pod zamówienie indywidualne, wszystko takie, wiecie, jak kolor i takie tam szczegóły, to wszystko było tak naprawdę kształt tego stołu, bo to nie jest taki, wiecie, zwykły stół, że on na przykład, wiecie, idzie tutaj po prostu prosta linia, tylko tak jak możecie nawet zauważyć, to jest takie właśnie nierówne, ponieważ ta góra jest właśnie drewnem, takim bielonym, a tu mamy taką złotą nogę i to właśnie wszystko było jakby robione, wiecie, pod nasze zamówienie i tak dalej, tam polis jeszcze interesuje się już tą paczuszką, no i dlatego też trzeba było na to trochę czekać, ale ja się tak mega nie mogę doczekać już efektu, jak ten stół będzie stał naprawdę. Właśnie przyszła do nas paczka, w której znajdują się krzesła. Tak na szybko pokażę, jak wygląda nasz prawie skończony stół. Mimo tego, że tutaj w rogu mamy naszą rumbę oraz obok taką sztuczną palmę w takim koszu i palma i koszyk ten taki, o ten są schowane. Tutaj przechodząc znajduje się nasz stół, mamy tutaj takie przezroczyste krzesła, przy nim cztery, tu jeszcze będą te takie dwa inne. Tu jest w ogóle ten stół z taką prześliczną złotą nogą, do tego tutaj tak się prezentuje, jest to ogólnie takie drewno bielone. Też co jest fajne, to zobaczcie, że tutaj mam taki piękny kształt. Mega mi się on podoba. I nad naszym tym tutaj stołem znajdują się takie trzy lampy. Są to takie trzy okręgi. Każdy z nich ma inną średnicę i są specjalnie tak wyżej niżej poukładane. W ogóle mogę się tutaj przy okazji pochwalić, że właśnie sama je rozmieszczałam, żeby były tak idealnie. Sama tam wszystko wymierzałam i wydaje mi się, że super mi to wyszło. Tak tutaj wygląda ta część oraz jeszcze druga. Tak się prezentuje właśnie tutaj ta druga część, bo tamta była taka jadalniana, bo wiecie, stół i w ogóle. A tu mamy taką kanapę. Tutaj mamy portal kominkowy z kamienia właśnie zrobiony, taki ładny. I mamy tutaj takie świeczki, ale to wam już pokazywałam w tym filmie. Tu są właśnie stoliki, tu jeszcze jest ta poduszka, taka fajna podłoga. Tak to się ładnie prezentuje tutaj u nas z daleka. Tak, jeszcze to wszystko, właśnie cały nasz salon na takich ładnych ujęciach. Dodatkowo stwierdziłam, że jeszcze w tym filmie pokażę wam remont takiej naszej łazienki roboczej. Co prawda ten remont odbył się trochę później, ale będziecie mieć to przynajmniej w jednym całym filmie. Prezentuje nasza skończona łazienka. Tutaj mamy nad zlewem takie dwie lampy kule, takie ozdobne.
Do tego mamy coś, co mi się ultra podobało, czyli po prostu ten szklany zlew, zawsze chciałam taki mieć. I w końcu mamy do tego złota bateria, złota również szafka pod umywalką, która też pięknie tutaj wygląda. Do tego lustro od samej podłogi do samego sufitu. Takie detale też mam tutaj jak złote listwy, na przykład oddzielające czy to lustro od ściany, czy też po drugiej stronie, jak możecie zauważyć, na przykład mamy oddzieloną kaflę też również od ściany. Jak już tutaj przeszliśmy na tą stronę, no to mamy tutaj złoty uchwyt na ręcznik, do tego właśnie już sobie biały ręcznik powiesiłam, taki kąpielowy. Dalej idąc mamy półkę tutaj na różne kosmetyki, mamy również deszczownicę przepiękną złotą u góry, tutaj również słuchawkę i też panel do deszczu, też odpływ liniowy, on jest tak fajnie w podłodze, że tak naprawdę jak spojrzycie na naszą podłogę, no to jest to jedna taka powierzchnia, która zbytnio się nie oddziela. Mam dodatkowo też tutaj szybę, która ma złotą obramówkę dookoła, po całości. Ta szyba też jest dość dużych rozmiarów, bo jest aż od samej ziemi, w sumie od sufitu, aż właśnie do ziemi. Jest ona taka dość duża. Dalej przechodząc, mamy tutaj właśnie nasze okienko. Wymieniliśmy też parapet właśnie na kamienny. Mam tutaj taki przepiękny czarny kamień. Też widok, który ja uwielbiam, czyli po prostu drzewa i taki las, natura. Następnie mamy tutaj złotą szafkę od sufitu aż dotąd. Ona jest też tutaj otwierana. I w środku ma złote półeczki, ja kocham kolor złoty, więc go jest tutaj no dość dużo. No. Natomiast znajduje się zapach, który jest z Zary Home, on też przepięknie pachnie. Tutaj kolejny element złota, czyli złoty przycisk, trochę się go naszukałam, ale go mamy. Tutaj wiadomo toaleta, mamy też złotą szczotkę, mamy złoty uchwyt na papier, uwielbiam złoty. Mamy też również tutaj kontakty czarne, tu mamy właśnie włącznik do tych lamp u góry, tych kulek, a tutaj wiadomo, może miałam suszarkę do włosów, cokolwiek. I tak się prezentuje nasza łazienka, bo w sumie już Was oprowadziłam po całej, o tej stronie już Wam opowiedziałam. Z dodatkowych informacji to też mamy czarny sufit, więc jest tutaj dość ciemno i na suficie znajdujemy lampy takie halogeny, to są takie tak naprawdę tubki. Mi też zależało na tym, żeby te tak naprawdę halogeny się jak najbardziej zlały z tym sufitem i żeby się nie wyróżniały, no bo ten taki efekt miał robić wow, przede wszystkim te lampy, które znajdują się nad zlewem i mam wrażenie, że mi się udało tutaj zrobić wszystko, co chciałam. Nasza łazienka już tutaj gotowa i też inne wnętrza, więc dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zostawiajcie jeszcze łapki w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, możecie już wpadać na mojego Instagrama i do zobaczenia, pa pa! Możecie pisać, jak Wam się podoba. Mam, że kocham te pomieszczenia.